Witajcie na kanale Selbest. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się montażem kolektora słonecznego. Jest to kolektor ciśnieniowy ze zbiornikiem o pojemności 150 litrów, który składa się z trzech kartonów: stelaża, rur próżniowych oraz zbiornika wodnego. W pierwszej kolejności zajmiemy się montażem stelaża, natomiast karton ze zbiornikiem oraz rurami próżniowymi odniesiemy do zacienionego miejsca. Tak prezentują się wszystkie elementy stelaża. Przechodzimy płynnie do montażu. Przy montowaniu dolnej belki należy pamiętać, aby krótsze otwory były na górze. Po wstępnym złożeniu stelaża możemy dokręcić wszystkie śruby. Po dokręceniu wszystkich śrub przechodzimy do zamocowania plastikowych uchwytów na rury. W pierwszej kolejności, przed umiejscowieniem zbiornika na stelażu, musimy odkręcić śrubki. Po zamontowaniu zbiornika na stelażu przechodzimy do zamontowania zaworów. Tutaj ten dodatkowy element montujemy na zaworze ciśnieniowo-termicznym w takim kierunku, aby woda wypływająca z zaworu nie spływała bezpośrednio na zbiornik. Tak wygląda pojedyncza rura próżniowa. Przy instalacji należy zachować szczególną ostrożność. Tutaj przy tym małym elemencie na samym końcu, jeśli zostanie on uszkodzony, rura zostanie rozhermetyzowana, no i po prostu nie będzie wydajna. Przed zainstalowaniem rury do zbiornika należy każdą rurkę z osobna sprawdzić. Wyciągamy sobie aluminiowy radiator i sprawdzamy, czy rurka heatpipe jest osadzona w aluminiowym radiatorze. Test robimy na całej długości oczywiście aluminiowego radiatora. Gdyby była taka sytuacja, że heatpipe nie będzie tutaj przylegał, może to spowodować sytuację, że po prostu cały system będzie pracował mniej efektywnie. W przypadku ciśnieniowego kolektora ze zbiornikiem, przed włożeniem rury do zbiornika należy umieścić na rurze gumową uszczelkę. Rurkę mamy nasmarowaną pastą, możemy ją umiejscowić w zbiorniku. Należy jednak zapamiętać, że nie powinniśmy wkładać rurki w ten sposób. Lepszym rozwiązaniem zdecydowanie jest wysunięcie na około 10 cm rurki, umiejscowienie jej w ten sposób w zbiorniku. W celu zabezpieczenia i usztywnienia rury dokręcamy ją plastikową nakrętką od dołu. Tak wygląda prawidłowo zamocowana rura próżniowa. W przypadku tego zbiornika czynność powtarzamy 15 razy. Montaż kolektora słonecznego dobiegł końca. Tak prezentuje się gotowy produkt. Kolektor możemy zamontować na dachu, jak i na gruncie na stabilnym podłożu, na przykład na wylewce. W celu zwiększenia efektywności kolektora należy zawsze kierować go w stronę południową.